Oto samochód, którego kierowca pokaże nam prawidłową jazdę. Dla porównania podstawiamy drugi samochód, którego kierowca jest jeszcze mało doświadczony. Oto kierowca pierwszego samochodu. Nazwiemy go kierowcą doświadczonym. To kierowca drugiego samochodu. Będziemy go nazywali kierowcą niedoświadczonym. Doświadczony kierowca uruchamia silnik, czeka aż silnik się zagrzeje, włącza kierunkowskaz, bieg, powoli włącza sprzęgło i przyspiesza obroty silnika. Podczas jazdy nie trzyma nogi na pedale sprzęgła, aby nie dopuścić do tak zwanej jazdy na pół sprzęgła. Kierowca niedoświadczony włączał wyższe biegi, przeskakując za szybko punkt luzu. Doświadczony kierowca jedzie uważnie, obserwując drogę przed sobą i za sobą. W porę włącza kierunkowskaz. Zachowuje dużą odległość między pojazdami podczas wyprzedzania. Niedoświadczony kierowca, gdy zostanie wyprzedzony, jakże często daje się unieść fałszywej ambicji. Teraz wszystko, co się wokół dzieje, przestaje go interesować. Widzi tylko samochód, który go wyprzedził. Zaczyna się pościg. Radość zwycięzcy była krótka. Dobrze, że mógł się jeszcze zatrzymać. Doświadczony kierowca nie ryzykuje życiem. Jedzie ostrożnie, zwracając uwagę na znaki drogowe. Zwalnia pedał przyspieszacza i w miarę zbliżania się do przejazdu kolejowego lekko hamuje. Rusza powoli i na drugim biegu przejeżdża przez tory kolejowe. Na trasie kierowca niedoświadczony. Oczywiście tak nie wolno. Nie miał pierwszeństwa i jechał za szybko. Kierowca doświadczony postąpi w takim przypadku całkiem inaczej. Zobaczył znak drogowy i zmniejsza szybkość. Zatrzymuje się, bo nie ma pierwszeństwa przejazdu. Gdy droga wolna, przejeżdża odcinek z szybkością oznaczoną na znaku informacyjnym. Zawsze trzyma się ściśle prawej strony drogi. Zachowuje dostateczną odległość między mijanymi pojazdami. Zjeżdża na pobocze drogi i przystaje, gdy widzi pojazd o szerokości ponadgabarytowej. Kierowca niedoświadczony skraca sobie drogę przez tak zwane ścinanie zakrętów. Ale gdy zakręt nie jest w pełni widoczny, takie są skutki.
Na zakrętach należy prowadzić samochód zawsze prawą stroną drogi, tak samo jak i na drodze prostej. Aby samochód nie zarzucał, przed zakrętem szybkość zmniejszamy, a wchodząc w łuk zakrętu, bieg samochodu przyspieszamy. Wyprzedzając pojazdy konne, trzeba dawać sygnał dostatecznie wcześnie i zachowywać dużą odległość przy wyprzedzaniu, ponieważ koń może się spłoszyć i rzucić w kierunku samochodu. Ta sama zasada obowiązuje przy wyprzedzaniu rowerzystów, ponieważ rowerzyści, słysząc sygnały, zazwyczaj oglądają się i skręcają na środek drogi. Autobus na przystanku. Doświadczony kierowca chce go wyprzedzić. Zmniejsza szybkość, bo... O właśnie, takie przypadki trzeba przewidywać. Nasi kierowcy znaleźli się w terenie górzystym. Doświadczony kierowca przed krótkimi i niezbyt krętymi wzniesieniami rozpędza samochód i w ten sposób pokonuje wzniesienia. Zjeżdżając z góry i mając przed sobą długie wzniesienie, doświadczony kierowca po przejechaniu około 3/4 pochyłości zwiększa obroty silnika, aby nadać odpowiedni rozpęd samochodowi. Jadąc pod górę, gdy tylko zauważy, że szybkość zaczyna maleć, włącza niższy bieg, aby nie przeciążać silnika. W ten sposób łagodnie pokonuje wzniesienia, nie niszcząc silnika. Kierowca, który nie przestrzega tych zasad, jak właśnie ten niedoświadczony, szybko zniszczy samochód w takich warunkach. Oto co się dzieje, jeżeli podczas jazdy pod górę nie w porę zmienia biegi. Detonacyjne spalanie mieszanki, jakie występuje przy dużym obciążeniu silnika, wyciska olej z pomiędzy czopów i panewek i może rozbić tłoki. Podczas zjazdu z góry należy zawsze hamować w sposób ciągły, utrzymując stale odpowiedni nacisk na pedał hamulca. Hamowanie przerwane krótkimi odcinkami jest niedopuszczalne. Niszczy ono samochód i może łatwo doprowadzić do zarzucania.
Przypatrzmy się teraz, jak w takich warunkach prowadzi samochód doświadczony kierowca. Przede wszystkim przy takich pochyłościach wyłącza wolne koło, co daje mu możliwość hamowania silnikiem. Przed zakrętem hamuje, a na zakręcie przyspiesza obroty silnika. Po wyłączeniu wolnego koła panuje on całkowicie nad szybkością samochodu, bez względu na wielkość pochyłości. Po przejechaniu niebezpiecznego odcinka drogi wolne koło włącza. Szczególną ostrożność zachowuje przejeżdżając przez obszary zabudowane. Wjeżdżając w mgłę należy włączyć światła przeciwmgielne, a jeśli ich nie mamy, światła mijania i zmniejszyć szybkość jazdy do tego stopnia, aby móc się w porę zatrzymać przed każdą przeszkodą. Podczas mgły należy jechać bezwzględnie ściśle po prawej stronie drogi. Gdy widoczność jest bardzo mała, nie gasząc świateł, należy samochód zatrzymać w bezpiecznym miejscu na poboczu drogi. Gdy mgła się rozrzedzi, można ostrożnie jechać dalej. Jeżeli nawierzchnia jest mokra, powstaje niebezpieczeństwo poślizgu. Należy więc jechać z małą szybkością, aby móc w porę zatrzymać samochód przed przeszkodą. A oto skutki hamowania przerywanego. Tak hamować nie wolno. Podczas jazdy nocą trzeba prawidłowo operować światłami. Zamiar wyprzedzania sygnalizujemy zmianą świateł. Dojeżdżając do wyprzedzanego, włączamy światła mijania, aby go nie oślepić odblaskiem z lusterka. Podczas mijania tak świecić nie wolno. Nie wolno też włączać świateł drogowych tuż przed momentem mijania. Stosując wszystkie te zalecenia, nie zniszczymy samochodu i nie spowodujemy wypadku.